Witam wszystkich bardzo serdecznie, dobry wieczór. Cieszę się, że możemy już trzeci raz spotykać się na tym miejscu, w tej serii wykładów. Mówiliśmy dotąd na temat poczucia własnej wartości, wczoraj też na temat poczucia winy. Dzisiaj natomiast będziemy mówili na temat przebaczenia. Jak widzicie Państwo, wszystkie te tematy są ze sobą ściśle powiązane. Ale myślę, że ten temat dzisiejszy jest takim kluczowym. I dlatego bardzo ważnym jest to, abyśmy to w sposób właściwy zrozumieli. Ponieważ jesteśmy w takim, a nie innym gronie, chciałbym poprosić, abyśmy powstali, aby pomogli się na początek. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy tutaj być i za to, że Ty pragniesz obdarzyć nas swoimi błogosławieństwami. Prosimy, niech Twoje słowo poruszy nasze serca i niech Twój Duch przemówi do nas dzisiaj. W imieniu Pana Jezusa prosimy. Amen. Wiecie Państwo, dużo się mówi na temat przebaczenia. Dużo się mówi na temat tego, że powinniśmy przebaczać. Ale czym to tak naprawdę jest? Czym jest przebaczenie? I tak jak wcześniej robiliśmy, czy to wczoraj, czy przedwczoraj, tak i teraz chciałbym rozpocząć od pewnych kilku informacji wstępnych dotyczących właśnie tego zagadnienia. Czym tak naprawdę jest przebaczenie? Czy jest to udawanie, że wszystko jest w porządku w momencie, w którym jest problem? Czy może jest to ukrywanie swoich prawdziwych uczuć w stosunku do danej sprawy, danej osoby? A może jest to zmuszanie się do miłowania ludzi, którzy nas skrzywdzili? Czym jest przebaczenie? Chciałbym Państwu podać kilka definicji dzisiaj. I wszystkie z nich są ze sobą zbieżne, są ze sobą powiązane. W języku greckim słowo przebaczenie to aphesis, oznaczające odpuszczenie, przebaczenie, oczyszczenie, ułaskawienie, uwolnienie od winy. Czyli przebaczając, uwalniamy kogoś od winy. Tak? Natomiast salach, hebrajskie salach, oznacza odpuszczenie, przebaczenie i co ciekawe, gotowość do okazania przebaczenia. Czyli zobaczcie Państwo, że tutaj nie chodzi tylko o to, że my w stosunku do kogoś robimy coś dobrego, bo przebaczamy, wielką łaskę okazujemy, tak? Ale jest to również związane ze stanem naszego serca. Do tego, żeby komuś przebaczyć, trzeba być gotowym, trzeba się przygotować. Coś musi się stać w naszym sercu, żebyśmy byli w stanie przebaczyć drugiej osobie, jak również przyjąć przebaczenie. Natomiast taka słownikowa definicja brzmi następująco. Kiedy przebaczamy, dokonuje się w nas przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, percepcji znaczeń i postaw w odniesieniu do człowieka i do wydarzeń, które nas zraniły, ograniczyły lub przygniotły. Obwinianie, oskarżanie, pragnienie zemsty, potrzeba ukarania i prośba o zadośćuczynienie często tracą wówczas swoją ważność. Przebaczyć to znaczy przeprosić, uwolnić drugiego człowieka od winy. Rana, doświadczona obraza nie będzie odtąd przypisana innej osobie. Doświadczenie nie będzie zatem wyposażone w urazy, lecz traktowane jako zakończone i definitywnie przeszłe. Bywa, że stara relacja zaczyna wówczas się odnawiać, a zaniedbana relacja kwitnąć. Jednak, drodzy Państwo, przebaczenie jest sprzeczne z naszą naturą. Tak jak zazwyczaj nie zdarza się, żeby pies z kotem funkcjonowali w symbiozie, chyba że wychowują się od małego, tak? Tak często nasza natura, ta ludzka, egoistyczna, zepsuta, nie jest zbyt skora do tego, żeby uniżyć się przed drugim człowiekiem, żeby zaprzeć się samego siebie, żeby poprosić o przebaczenie, a już tym bardziej go udzielić. Dlaczego tak często jest nam ciężko przebaczyć?
Może dlatego, że uważamy, że przebaczenie nie jest czymś możliwym dla nas. Może nie potrafimy sami przyjmować przebaczenia, zarówno od ludzi, jak i od Boga. A może nie jesteśmy świadomi głębokości krzywdy, jaką wyrządziliśmy jakiejś osobie. I dlatego nie chcemy przyjść i poprosić o przebaczenie. Być może w naszym sercu jest pragnienie odwetu, chęć odgryzienia się, odkucia na kimś. I dlatego zatwardzamy się i mówimy: nie, nie przebaczę. A może boimy się, że przebaczając nie będziemy mieli haka już na tą osobę, nie będziemy mieli takiej tarczy ochronnej, która będzie nam takim straszakiem, tak to nazwijmy, dla osoby, która w jakiś sposób nas skrzywdziła. Tak to zawsze coś jest w zanadrzu, tak? A pamiętasz, co mi zrobiłeś? I zawsze można wtedy usprawiedliwiać chęć odwetu właśnie. A może jest to to, że brak przebaczenia pomaga utrzymywać się nam w roli ofiary. Nieszczęśnika, który został skrzywdzony, jest taki biedny. I tym tłumaczymy swoje niewłaściwe zachowania, na przykład naszą bierność czy nieudolność. Może też mamy problem w ogóle z przebaczeniem sobie pewnych błędów. Bo wiecie Państwo, kluczową kwestią, żeby przebaczać innym ludziom, jest po pierwsze przyjęcie przebaczenia od Boga, ale po drugie przebaczenie samemu sobie błędów, które się popełniły. Ale o tym powiemy sobie za chwilę. Co towarzyszy brakowi przebaczenia, kiedy nie przebaczamy? Co się dzieje takiego? Najczęściej towarzyszy temu gniew w stosunku do danej osoby, tak? Gniew, który usprawiedliwiamy. Gniew, który jest związany z tym, że zostaliśmy głęboko zranieni. Więc uraza tutaj też wchodzi w grę, tak? Jesteśmy urażeni, jesteśmy zranieni. Pojawia się też złość, negatywne myśli w stosunku do danej osoby. Brak zaufania. Jeżeli ktoś nas zawiódł, ktoś nas skrzywdził w jakiś sposób, to jest nam bardzo ciężko zaufać później tej osobie po raz drugi. Czasami jest to niemożliwe. Chociaż tak naprawdę to, czy zaufamy, czy nie, zależy w dużej mierze od tego, jaką decyzję podejmiemy. Brak zaufania jest związany również z lękiem przed ponownym zranieniem, tak? Ponownym rozczarowaniem. Jest to również zadręczanie się samego siebie. Dlatego, że człowiek, który pielęgnuje w swoim sercu brak przebaczenia, zatruwa się tak naprawdę. Cały czas jątrzy stare rany i nie daje im możliwości zagojenia się i to go wyniszcza od środka, powodując nie tylko jakieś złe samopoczucie, ale nawet choroby, wiecie Państwo? To upośledza nasz mózg, to obciąża nasze serce, cały układ krwionośny, trawienny. Cały organizm cierpi na tym. Nawet w Biblii było to napisane. Mędrzec Salomon powiedział kiedyś, że przygnębiony duch wysusza ciało. I tak naprawdę jest. Jeżeli pielęgnujemy niewłaściwe uczucia, niewłaściwe myśli, niewłaściwe emocje, to nas po prostu zabija. Śmieszna jest postawa, którą często zajmują ludzie, mówiąc: ja ci przebaczę, ale nie zapomnę. Drodzy Państwo, to jest w ogóle błędne myślenie. Dlatego, że albo wybaczamy zupełnie, albo nie wybaczamy w ogóle. Tak jak nie można być trochę w ciąży, tak samo nie można trochę wybaczyć, albo nie. Albo się wybacza, albo się nie wybacza. I takie powiedzenie: wybaczę ci, ale ci nie zapomnę, jest równoznaczne z tym, że się nie wybacza. Bo tutaj też trzeba zrozumieć, ja o tym troszeczkę powiem później, że zapomnieć to nie oznacza udawać, że nigdy tego nie było. Mówię: a, nie pamiętam, że kiedyś mnie skrzywdziłeś.
Nie, to nie o to chodzi. Zapomnienie dotyczy tutaj porzucenia negatywnych emocji, uczuć, wspomnień związanych z danym wydarzeniem czy z daną osobą. My możemy to pamiętać, ale nie wzbudza w nas już to żadnych bolesnych, negatywnych uczuć i emocji. To jest zapomnienie, o które chodzi w przebaczeniu. Myślicie, że Pan Bóg, kiedy nam przebacza, to nie pamięta naszych grzechów w sensie, że udaje, że nie wie, że je popełniliśmy? On doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale on po prostu do tego nie wraca. Tak jak mówiliśmy w tej definicji, gdybyśmy cofnęli się na początek, to jest zmiana sposobu myślenia, zmiana nastawienia do drugiej osoby, tak? Czy do wydarzenia, które wywołało w nas negatywne uczucia, czy jakąś ranę. Dlaczego tak ważne jest to, żebyśmy wybaczyli zupełnie? Bo wiecie, drodzy Państwo, serce może nas oszukiwać. Z serca pochodzą wszystkie złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa i bluźnierstwo. I dlatego Pismo Święte mówi, że serce jest podstępne bardziej niż wszystko inne. My możemy sobie wmawiać, że przebaczyliśmy, że wszystko jest w porządku, że przeszliśmy do porządku dziennego nad danym wydarzeniem, że nawet lubimy tą osobę, tolerujemy, potrafimy uśmiechnąć się pięknie, tak? Uścisnąć dłoń, a w sercu co jest? Uż ty, jakbym cię tylko dorwał, gdzieś to byś zobaczył. To jest przebaczenie? To jest obłuda. To jest oszukiwanie siebie i ludzi dookoła. Tak nie można żyć przez długi czas. Z czasem to wszystko wyjdzie na jaw. Ale drodzy Państwo, jeżeli już mówimy o sercu, to skoro serce człowieka nosi w sobie negatywne odczucia, negatywne myśli i jest to dla niego czymś naturalnym, to oznacza, że coś z tym sercem musi się stać, aby został zapoczątkowany proces przebaczenia. Skoro przebaczenie nie jest czymś naturalnym, to oznacza, że jest ono cudem. Jest to coś, co nie pochodzi z nas, to jest spoza nas. To jest coś, co otrzymujemy w darze. Podam Państwu przykład. Obiecałem wczoraj, że będę podawał pewne przykłady również z mojego życia i tutaj jednym z takich przykładów chciałbym się posłużyć. Jest to pierwsza sytuacja w moim życiu, w której zostałem postawiony przed dylematem, czy przebaczyć, czy nie. I była to sytuacja, która zapoczątkowała w moim życiu naukę przebaczania. Niektórzy z Państwa wiedzą o tym, że wychowywałem się w rodzinie patologicznej i nie byłem za bardzo kochany przez rodziców, nie poświęcali mi też za bardzo czasu. Widziałem w domu bardzo dużo przemocy. Ta przemoc skupiała się nie tylko na mnie, ale również rodzice walczyli ze sobą nawzajem. Napatrzałem się na różne niewłaściwe rzeczy, o których teraz nie będę szerzej mówił. I tak już konkludując, można powiedzieć, zostałem bardzo mocno przez rodziców skrzywdzony i naznaczony na większość mojego życia. I tak jak wcześniej, jeszcze jako mały chłopak, byłem w stanie w jakiś sposób im usłużyć, nawet jeżeli moi bracia mi to wypominali, bo właśnie było tak u nas w domu, że jak siadaliśmy z braćmi, to narzekaliśmy na rodziców, że rodzice są tacy i tacy. A później, gdy widziałem, jak oni pijani przychodzą, szukają czegoś do jedzenia, ja robiłem im jakiś obiad czy kolację, podstawiałem im pod nos. Bracia mieli mi to za złe i mówili, ty jesteś obłudny. Tutaj z nami siedzisz i obgadujesz rodziców, a tutaj im usługujesz. Ale ja wtedy nie potrafiłem inaczej, jednak z czasem się to zmieniło. Uwierzcie mi, drodzy Państwo, że ja zacząłem nienawidzieć moich rodziców w najgłębszym zrozumieniu tego słowa. Do tego stopnia ich nienawidziłem, że całym sercem życzyłem im śmierci.
moim marzeniem, szczytem moich marzeń było to, żeby oni wykończyli się jak najszybciej. Jednak minął jakiś czas, a Pan Bóg już od dzieciństwa pukał do mojego serca. Minął jakiś czas i zacząłem głębiej poznawać Boga. Z moją mamą nie zdążyłem się pojednać. Zmarła, gdy miałem 15 lat. Ale w swoim sercu jej przebaczyłem. Później. Ale z ojcem miałem taką możliwość i o tym chcę Państwu odpowiedzieć po tym wstępie. Chciałem nakreślić po prostu, że to, co się stało, jest ewidentnie cudem. Mieszkałem w tym czasie w Poznaniu. Rozpocząłem życie takie, można powiedzieć, samodzielne. Utrzymywałem się wtedy po raz pierwszy w życiu sam. I trzeba sobie było jakoś radzić. I pewnego dnia, kiedy wróciłem z pracy, otrzymałem telefon od mojego średniego brata, który czasami lubił bawić się w moje sumienie i strasznie mnie denerwował tym. I zadzwonił akurat wtedy do mnie i mówi, ty wiesz, że ojciec jest w szpitalu? Ja mówię, nie, nic nie wiem. A on mówi, o, jest taka i taka sprawa i tam mi opowiedział to wszystko. I mówi, ty jesteś w Polsce. Bo wtedy moi bracia byli za granicą. I twoim obowiązkiem jest, żeby zająć się rodzicami. Wiecie, jak się zdenerwowałem wtedy, drodzy Państwo? Mówi, jak to jest moim obowiązkiem? Ojciec ma trzech synów, a nie jednego, więc zejdź ze mnie. I się trochę posprzeczaliśmy. Ale on tam zaczął mi wpierać i tak właśnie bawić się jakby w moje sumienie, że to jest mój obowiązek, że powinienem się ojcem zająć, że oni nie są w stanie przyjechać z zagranicy i tak dalej. Ja czułem w sercu taki bunt. Od razu takie myśli, co? Ja się mam nim zająć? Po tym, co mi w życiu zrobił? Niech umiera! Co mnie to obchodzi? Takie myśli. Ale wiecie, Bóg zaczął pukać do mojego serca. I ja tego samego dnia klęknąłem i zacząłem się modlić. Mówię, Panie Boże, a może to Ty spowodowałeś, że On zadzwonił do mnie? Może to Ty chcesz mi coś pokazać? I zacząłem z Bogiem rozmawiać. W tamtym czasie strasznie krucho miałem z pieniędzmi. Miałem ostatnie 100 zł w portfelu, które miało mi starczyć do końca miesiąca. Przy bardzo skromnym życiu. A tutaj nagle będę musiał zużyć te pieniądze, żeby wyjechać. Dodatkowo musiałem opłacić pokój, który wynajmowałem w tamtym czasie. A nie miałem pieniędzy na to. I chciałem dać tej pani te 100 zł wcześniej, żeby jakoś ją udobruchać, żeby poczekała na resztę sumy, którą jej dam. A tutaj nagle muszę wyjechać. No i co zrobić? Poszedłem do tej pani i powiedziałem, jak wygląda sytuacja. Ona mówi, nie ma sprawy, panie Jarku, odda mi pan później. Tak? Więc za ostatnie 100 zł pojechałem do mojego rodzinnego miasta, to jest Jastrzębia Zdroju, tam na Śląsk. Udałem się do szpitala. Kiedy zobaczyłem mojego ojca jeszcze przez szybę w tamtym czasie, to były takie drzwi częściowo oszklone, serce mi się tak ścisnęło, że myślałem, że umrę zaraz. I z oczu popłynęły łzy. Nie mogłem tego powstrzymać. Ale zagryzłem zęby. Mówię, nie może widzieć, że płaczę. Otarłem łzy. Wszedłem na salę, starając się opanować. Wyglądał, jakby miał za chwilę umrzeć. I zacząłem z nim rozmawiać. Później pielęgniarka poprosiła, żebym go nakarmił. Karmiłem go, rozmawiałem z nim, czesałem go. I w pewnym momencie mówię, tatusiu, pierwszy raz od wielu lat się zwróciłem tak do niego wtedy. Tatusiu, chciałbym Cię bardzo prosić o to, żebyś mi wybaczył, że traktowałem Cię w taki zły sposób. I chcę, żebyś wiedział, że ja również wybaczam Tobie wszystko, co mi zrobiłeś. Przepraszam Cię, że raniłem Cię moimi zachowaniami, brakiem szacunku, że raniłem Cię moimi słowami.
Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale Bóg zmienił moje serce i dlatego jestem tutaj. I chcę, żebyś mi wybaczył. Pierwszy raz widziałem wtedy, żeby mój ojciec płakał. Mówi, synu, to były tylko słowa, nie przejmuj się, to były tylko słowa. Wiecie, od tamtego czasu coś pękło w moim sercu i niesamowity ciężar, który spotykał na mnie, który spoczywał na nim, po prostu został zdjęty w jednej chwili. A ja czułem się w taki sposób, jakbym fruwał 5 metrów na ziemię. Jeszcze przez jeden dzień opiekowałem się, bo mogłem wyjechać wtedy tylko na 2 dni. Ale przez te 2 dni Bóg dokonał rewolucji w moim życiu. Opiekowałem się nim, a później pożegnałem się. Niestety mój ojciec później po wyjściu ze szpitala 8 miesięcy później zmarł. Na własne życzenie w sumie, bo zabił się na śmierć, podobnie jak i moja mama. Ale ten rozdział mojego życia został zamknięty. Wiecie, drodzy Państwo, ja dzisiaj na temat każdego negatywnego doświadczenia z mojego życia mogę opowiadać bez żadnych emocji takich złych, bez żadnej urazy, bez żadnego smutku, żalu, ani niczego takiego, bo po prostu tego w sercu moim nie ma. Ja mogę opowiadać o tym tak, jakbym miał mówić o tym na przykład, co nosiłem wczoraj, albo co jadłem na kolację. Mało tego, po śmierci moich rodziców i żałuję, że dopiero po ich śmierci zacząłem doceniać pewne pozytywne momenty, które przecież też były obecne, chociaż było ich mało. Co się stało, drodzy Państwo? Czy ja byłem taki mocny, taki wspaniałomyślny, że postanowiłem przebaczyć ojcu i czekałem, aż rzuci mi się do stóp, tak? Albo na przykład pomyślałem sobie, a pójdę do niego i pokażę mu, jaki jestem świetny. Byłem, zobacz, jaki twój syn jest wspaniały, przebaczam ci. Nie, nie zrobiłem tak. Ja mówiłem wam, drodzy Państwo, że ja życzyłem mu śmierci. Całym moim sercem. A Bóg sprowokował sytuację, w której doszło do uzdrowienia. I to było coś niesamowitego. Dlatego mam bardzo silne przekonanie i również dowody na to, że przebaczenie jest spoza nas. Przebaczenie jest cudem. Jest nadnaturalną interwencją, której Bóg dokonuje na naszą prośbę w naszym życiu i życiu osób, którym mamy przebaczyć lub od których mamy uzyskać przebaczenie. Mój ojciec nie przyszedł, nie ukorzył się przede mną. Chociaż moje egoistyczne serce mówiło, a za co ja mam go przepraszać? To on powinien mnie przeprosić. Jednak, drodzy Państwo, nie sądźmy, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku przebaczenia naszym bliźnim tylko dlatego, że nie wyznali wyrządzonej nam krzywdy. Bez wątpienia powinni skruszyć się i wyznać winę. My jednak musimy mieć ducha współczucia wobec tych, którzy zgrzeszyli przeciwko nam, bez względu na to, czy wyznali swoje upadki, czy też nie. Nie wolno nam pielęgnować żalu i ubolewać nad własną krzywdą, choćby nawet zadana rana była bardzo bolesna. Wszystkim, od których doznaliśmy zła, mamy wybaczać tak, jak sami pragniemy Bożego przebaczenia. Wiecie, drodzy Państwo, kiedy to zrozumiałem, dotarło do mnie, w jaki sposób postępuje Chrystus. Chrystus przebacza nam, jeszcze zanim przyjdziemy do Niego i o to poprosimy. To, że przychodzimy i prosimy, zmienia nasze serce, pozwala nam nabyć pokory, uniżyć się. Ale nasze przeprosiny
nie są decydujące w kwestii tego, czy Bóg nam przebaczy, czy nie. Gdyby Boże przebaczenie zależało od naszych przeprosin, to większości z nas nie zostałoby przebaczone, dlatego że bardzo ciężko jest nam przepraszać. Przebaczenie jest darem łaski Bożej, danej nam w Jezusie Chrystusie. Chciałbym to zobrazować jeszcze jedną historią, zanim przejdziemy dalej. Był sobie pewien chłopak, nazwijmy go Czarek, umownie, który miał bardzo fajny dom, kochających rodziców, wspaniałą rodzinę. Ale postanowił pewnego dnia wydostać się z domu, bo się tam dusił po prostu. Nie chciał tam siedzieć już. Postanowił rozpocząć życie na własną rękę. Przyszedł do rodziców i mówi im, że się wyprowadza. Ale synu, dlaczego? Czemu chcesz się wyprowadzić? Źle ci tutaj? Brakuje ci czegoś? Nie, ale duszę się tutaj. Nie odpowiada mi ta atmosfera. W kółko mnie kontrolujecie. W kółko się pytacie, gdzie byłem, co robiłem. Ale synu, ale to z troski jest. Ja chcę rozpocząć bardziej swobodne życie. Jestem na tyle dorosły, że mogę sobie poradzić. Dobrze. No i Czarek spakował się. Rodzice z bólem serca patrzyli, jak wychodzi ze drzwi. Jak znika później w ciemnościach klatki schodowej. Przez wiele lat Czarek nie kontaktował się ze swoimi rodzicami. I prowadził bardzo rozwiązły tryb życia. Z czasem okazało się, że zachorował na AIDS. Cały świat mu się posypał. Doszło do tego, że musiał wybierać chleb ze śmietników. I tak sobie myśli, może warto by było wrócić do domu. Może rodzice by mnie przyjęli. Ale nie, to jest po prostu niemożliwe. Ja nie mogę wrócić, oni mnie nienawidzą. Nie po tym, co zrobiłem, nie mogę wrócić do domu. Ale miał takie przekonanie, że powinien napisać do mnie list. Napisał list. Kilka krótkich zdań. Kochani rodzice, nie wiem, czy jeszcze mnie kochacie i czy jesteście w stanie przebaczyć moją głupotę i to, jak was skrzywdziłem. Będę tego i tego dnia przejeżdżać pociągiem przez naszą miejscowość. Jeżeli chcecie, żebym wrócił do domu, jesteście gotowi mi wybaczyć, wywieźcie białe prześcieradło w oknie, żebym wiedział. Będzie to dla mnie znak, że mogę wrócić do domu. Jeżeli tego prześcieradła nie będzie, pojadę dalej, już nigdy więcej się nie zobaczę. Po jakimś czasie Czarek wsiadł do pociągu po kilku dniach i jedzie. Serce targane jest różnymi uczuciami. Do umysłu przychodzą różne myśli. Jak to będzie? Czy ta biała płachta będzie wywieszona, czy nie? Czy przyjmą mnie, czy nie? Gdy był jeszcze o jedną stację przed swoją stacją, na której miał wysiąść, zauważył, że od tej stacji ciągnie się cały rząd białych prześcieradł. Aż do stacji, na której miał wysiąść. Łącznie z oknem jego domu. A gdy dojechał do stacji, na której miał wysiąść, odnalazł swój dom rodzinny, to tam na podwórku wisiał transparent. Witaj w domu, kochany synu. Rodzice przebaczyli mu wszystko. Dlatego, że rodzic nie jest w stanie, jeżeli jest normalnym rodzicem, nie przyjąć swojego dziecka, nie przebaczyć mu, nie okazać miłości. To jest po prostu niemożliwe. I dlatego Pan Jezus powiedział, jeżeli wy, będąc złymi, czyli mając upadłą naturę,
potraficie dobre rzeczy dawać dzieciom swoim, to ileż bardziej Ojciec Wasz Niebieski, skoro przecież Bóg nie jest jak człowiek. Jego myśli, Jego pragnienia, Jego plany przewyższają nasze co najmniej o głowę. Stąd możemy mieć pewność, że gdy do Niego przyjdziemy i ukorzymy się przed Nim, to On zawsze nas przyjmie i zawsze nam przebaczy. Ale przebaczenie jest też ważne z innego powodu, drodzy Państwo. Jezus powiedział kiedyś, bo jeżeli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam i Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Co to jest? Wymiana handlowa? Coś za coś? Przed chwilą mówiłeś, pastorze, że przebaczenie jest bezwarunkowe u Boga, a tutaj nagle jakiś warunek jest postawiony. Jeżeli wy nie przebaczycie, to ja wam nie przebaczę. Do widzenia. No nie do końca. Drodzy Państwo, czym jest brak przebaczenia, który prowadzi do gniewu, złości i tych wszystkich innych rzeczy, które wymieniliśmy sobie wcześniej? Co to jest? To jest grzech. A każdy grzech pielęgnowany w naszym sercu, bez względu na to, co to jest, wyklucza nas z Królestwa Niebieskiego. Uniemożliwia nam osiągnięcie zbawienia. Więc Bóg nie mówi tego na zasadzie, no, jeżeli ty zrobisz to, to wtedy ja dam ci to, jeżeli nie, to nie. Wszystko, co Bóg nakazuje i czego od nas wymaga, jest związane z tym, żeby było nam dobrze. I żebyśmy mogli osiągnąć szczyt szczęścia, który Bóg chce nam zapewnić. I dlatego tak ważne jest to, abyśmy pozwolili Mu na to, by oczyścił nasze serce z braku przebaczenia. By nie było nam negatywnych uczuć, które będziemy pielęgnować, które będą nas zżerać od środka. Dlatego, że jest to grzech. A Bóg chce nas zbawić. On dał swojego Syna po to, abyśmy mogli żyć z Nim wiecznie w Jego Królestwie. Dlatego Bóg mówi, jeżeli mnie odpuścisz, to ja nie będę mógł cię zabrać do miejsca, które dla ciebie przygotowałem. W takim stanie, z takim nastawieniem serca, nie będzie to możliwe, abyś cieszył się społecznością ze mną i z niebieskimi aniołami i z innymi zbawionymi. A co, jeżeli zbawiona będzie osoba, której nie przebaczyłeś? Dobrze byś się czuł, czy czuła w jej towarzystwie? No raczej nie. Więc w takim stanie nie mogę cię zabrać. Widzicie to, drodzy Państwo? Dlatego tak ważne jest to, abyśmy byli gotowi przebaczyć. Nie tylko ze względu na Pana Boga, choć to powinna być główna motywacja. Nie tylko ze względu na innych ludzi, ale również ze względu na siebie samych. Dla naszego zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Przebaczenie, drodzy Państwo, to przepis na szczęście. Jeżeli jesteś gotów przebaczyć, jeżeli jesteś gotów być wyrozumiały w stosunku do drugiej osoby, będziesz szczęśliwszy. To takie proste, a jednocześnie takie trudne. Brak przebaczenia jest przepisem na cierpienie. Chcesz cierpieć? To nie przebaczaj. Dalej pielęgnuj gniew, złość, irytację, chęć zemsty, odwetu. A co tam? Najwyżej umrzesz na raka albo dostaniesz jakiejś choroby psychicznej czy jeszcze czegoś innego. A co tam? Na coś trzeba umrzeć. Drodzy Państwo, klucz do naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, i duchowego, do naszego zbawienia trzymamy w swoich dłoniach. Chociaż Jezus zrobił wszystko, żeby to zbawienie nam zapewnić, to my decydujemy,
czy z tego skorzystamy, czy nie. To ty i ja tak naprawdę decydujemy, czy jesteśmy gotowi przebaczyć, czy nie. Pamiętacie Państwo jedną z definicji, które podawałem na początku z języka hebrajskiego? Że jest to gotowość do okazania przebaczenia. Czy jesteś gotowy przebaczyć osobom, które cię skrzywdziły? Bez względu na to, ile lat minęło. Może są to twoi rodzice, może jest to twój mąż, twoja żona, może twoje dzieci, może jakiś znajomy, może nawet obcy człowiek. To ty decydujesz, czy pozwolisz brakowi przebaczenia zniszczyć swoje życie. Nawet jeżeli ta druga osoba wzgardzi tym i nie przyjmie tego, to jest jej problem. Ale ty będziesz uwolniony. Raz na zawsze. I to jest coś wspaniałego. A zatem jak zdecydujesz dzisiaj? Pan Bóg mówi, że jeżeli dzisiaj słyszysz Jego głos, to nie zatwardzaj swojego serca. Jeżeli czujesz, że Pan Bóg mówi do ciebie, jeżeli przypomina ci jakąś osobę, której powinieneś przebaczyć, albo którą powinieneś przeprosić, ukorzyć się przed nią, prosić o przebaczenie, przyjdź z tym do Pana Jezusa i powiedz mu: Panie, ja najchętniej to bym tą osobę rozszarpał na kawałki. Proszę Cię, żebyś zmienił coś w moim sercu i w moim nastawieniu. Żebym mógł przebaczyć, żebym mógł prosić o przebaczenie. Jeżeli ktoś miałby powód do tego, żeby chować urazę, pielęgnować jakąś złość, nienawiść, chęć odwetu, to na pewno byłby to Jezus Chrystus, który wiele razy miał takie sytuacje w swoim życiu, gdy ludzie go poniżali, gdy go chcieli zabić, gdy podkładali mu kłody pod nogi na wszelkie możliwe sposoby i nawet pod krzyżem z niego szydzili. Ale Jezus nie pozwolił, aby takie uczucie w ogóle nawet zaistniało w jego sercu. W momencie, w którym dwóch złoczyńców kleło niemiłosiernie i wygrażało się, Jezus powiedział: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa powinniśmy być gotowi, żeby iść w Jego ślady również w kwestii przebaczenia. Skoro On, choć miał jak najbardziej uzasadnione powody do tego, żeby się odegrać na innych, nie zrobił tego, tylko jeszcze się za nich modlił. O ileż bardziej my powinniśmy, drodzy Państwo. Dlatego poprzez apostoła Pawła Pan Bóg zachęca nas. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boże, jako dzieci Boże, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i co? I przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciwko komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Miłość, jaką Chrystus żywi do nas i jaką objawił na krzyżu Golgoty, i łaska, która jest udziałem każdego z nas, w momencie, w którym przyjęliśmy Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, powinna być motywacją do tego, abyśmy byli skorzy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili i ukorzyć się przed tymi, od których powinniśmy prosić o przebaczenie. To nie jest coś ujmującego dla chrześcijanina, żeby ukorzyć się, żeby przyznać się do błędu. Wprost przeciwnie. Jest to cecha charakteru Jezusa, który przyszedł nie po to, żeby mu służono, ale żeby służyć. Dlatego przebacz. Już dziś podejmij tą decyzję w swoim sercu.
nie pozwól na to, aby diabeł w twoim życiu jątrzył sprawy, jątrzył jakieś doświadczenia, które już dawno powinny być zamknięte. Po co macie to niszczyć? Po co masz cierpieć? Po co macie to odcinać od szczęścia, które Bóg ci oferuje? Klucz leży w twoim ręku. Decyzja należy do ciebie. Co zrobisz? Zapraszam, abyśmy się pomodlili. Kochany Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem pełnym przebaczenia. I że gdy przychodzimy do Ciebie, Ty nie wypominasz nam naszych błędów, naszych słabości, ale zawsze jesteś gotów nam wybaczyć i rozpocząć wszystko od nowa. Dziękujemy Panie za to, że Ty pragniesz nas tego uczyć i prosimy Cię Boże, aby Duch Twój Święty miał teraz dostęp do naszych serc i by nauczył nas, jak przebaczać. Przebaczać w sposób trwały, nieludzki, taki, o którym dzisiaj mówiliśmy. Przebaczę, ale nie zapomnę. Ale abyśmy potrafili, Panie, zrezygnować ze swoich pretensji, ze swoich urażonych ambicji, czy może nawet ze słusznie jakichś odczuwanych ran, które ktoś nam mógł zadać, ale abyśmy patrząc na Jezusa mogli uczyć się, jak przebaczać i że warto jest to zrobić. Jest to coś, co jest sprzecznego z naszą naturą, ale jest to coś, co jest częścią Twojej natury, którą Ty chcesz w nas odtworzyć. Prosimy, abyś już dziś miał ku temu możliwość. Twoje ręce się oddajemy. Prosimy, prowadź nas również w tej sprawie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Zapraszam na 18:30 na jutro na wykład pod tytułem Pokój, za którym tęsknisz. Jest to wykład, który jest też ściśle powiązany z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy. Dlatego, że jeżeli przebaczamy, to powoduje, że zyskujemy pokój serca, ale nie tylko. Więc jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, jak osiągnąć trwały pokój w życiu, nie przegapcie jutrzejszego wykładu. 18:30 na tym miejscu. Zapraszam. Dziękuję.